Dlaczego głupie problemy blokują Cię cały czas w życiu? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, zapraszam Cię do oglądnięcia dzisiejszego filmu. Zaczynajmy! Jeśli dotychczas nie pozwoliłeś sobie, czy nie pozwoliłaś sobie na chwilę refleksji odnośnie tego tematu, to prawdopodobnie głupie problemy dalej ogromnie blokują Cię w życiu. No i dlaczego tak jest? Przecież życie jest łatwe. Ja mogę to powiedzieć jako człowiek, który żyje już na tej ziemi, no, prawie 39 lat, że życie tak naprawdę jest łatwe. I czynnikiem, który najbardziej komplikuje nam to życie, jesteśmy my sami i nasz mózg. Obserwuję tutaj w Tajlandii ludzi, którzy bardzo często żyją skromnie, co nie znaczy, że biednie, bo czy biednie biednym nazwiesz człowieka, który chodzi codziennie uśmiechnięty, mieszka sobie, byliśmy właśnie wczoraj na wyspach, zwiedzając różne wyspy tutaj przy naszej wyspie, bo nasza to jest wielka, z lotniskiem, supermarketami, makro i tak dalej, z kinami i mnóstwem ludzi, natomiast są dookoła też tutaj mniejsze wyspy. I byliśmy na wyspie, która tak mi się spodobała, że być może kawałek jej zakupię, zobaczymy. Natomiast byliśmy na wyspie, na której nawet nie ma prądu, a żyje tam jakieś 2000 osób. Jest jedynie, bo duża część to są tam lokalni muzułmanie, Malajowie, więc mają tam jakiś meczet, mają jakąś małą szkołę, może 2-3 sklepy, ale takie bardziej zrobione w garażu mniej więcej, albo coś na ten styl. I żyją tam ludzie. Ludzie, którzy utrzymują się głównie z hodowli drzew kauczukowych albo hodowli, no nie, uprawiania drzew kauczukowych albo rybołówstwa. No i byłem tam, widziałem tych ludzi i byli to ludzie, którzy cały czas byli uśmiechnięci. Cały czas byli, no, wyluzowani tak straszliwie, nie dlatego pewnie, że tam sobie coś podpalają, bo pewnie i tak, natomiast byli po prostu wyluzowani w podejściu do swojego życia. Oni żyją sobie na tej wyspie, są uśmiechnięci, mają jedzenie, którego dookoła nich jest pod dostatkiem. Kokosy, rosną owoce na drzewach, wystarczy wyjść tylko parę metrów w ocean i już masz ryby, owoce morza, mnóstwo różnych innych rzeczy, więc z głodu nie umierają. Prądu nawet nie mają. Są tam jakieś generatory na wyspie, ale po co im ten prąd? Może, żeby doładować telefon, ewentualnie odpalić jakiś wiatrak, jak jest trochę za gorąco. Ale jak jest za gorąco, to pod drzewem nad oceanem jest piękna bryza i można sobie powiesić hamak nad samą wodą, no i relaksować się. No i czy ci ludzie są biedni? Nie. Oni po prostu żyją skromnie, ale i pod względem szczęścia, łatwości życia przede wszystkim, no to ich życie wygląda na bardzo łatwe. Zresztą jak z nimi się rozmawia, no to też oni nie mają jakichś problemów. Oni nie przejmują się polityką. Oni nie przejmują się sytuacją gospodarczą na świecie. Nie przejmują się konfliktem Putina z Ukrainą. Nie przejmują się tym, ile było przypadków jakiegoś tam wiadomo czego maseczkownika i tymi innymi wszystkimi sprawami. Mają to po prostu totalnie w nosie. I teraz pytanie, czy życie takie jest możliwe? Oczywiście, bo mnóstwo ludzi żyje i no, ludzkość w ogóle przez tysiące lat tak żyła. Więc jest takie możliwe życie. Czy jest to złe życie? No nie uważam, żeby było złe, bo patrząc, jak człowiek jest uśmiechnięty przez kilkadziesiąt lat swojego życia, no to chyba wszystko jest okej. I teraz to dowodzi, że życie tak naprawdę jest proste. No to dlaczego w takim razie większość ludzi dorosłych, którzy zwłaszcza mieszkają w dużych miastach, to są ludzie, którzy są wiecznie zagonieni, wiecznie się gdzieś spieszą, bo wiecznie są spóźnieni. I ja sam kiedyś też miałem takie okresy w życiu, kiedy byłem tym zagonionym człowiekiem z milionem spraw na głowie, czasem też żyjącym w stresie, jak się kilka biznesów na nas prowadziło. No i dzisiaj, z perspektywy czasu, mając już te, no, prawie 39 lat, czyli trochę żyjąc na świecie, prawdopodobnie statystycznie, no, już połowę swojego życia przeżyłem, no to coś tam wiem. No i patrzę na to życie i dostrzegam, że w większości przypadków tak naprawdę przejmowanie się sprawami nie miało żadnego sensu. Bo dzisiaj jestem tutaj cały i zdrowy, więc wszystko, co zrobiłem wcześniej, nie zniszczyło mnie, nie zabiło mnie, nie wpędziło mnie do więzienia, ani w jakieś długi, które musiałbym spłacać przez całe życie. Nie skrzywdziło innych ludzi, więc trzeba było się tymi sprawami po prostu nie przejmować, nie? Trzeba było mieć je w nosie, no bo po co miałem sobie dokładać stresu, po co miałem niszczyć swoje zdrowie, bo przecież stres niszczy nasze zdrowie obiektywnie, więc po co to wszystko miałem robić? No,
Dzisiaj patrząc na to, mogę spokojnie powiedzieć i no, studiując temat ludzkiej psychiki, psychologii, rozwoju osobistego i wszystkiego, co z tym związane, to mogę powiedzieć, że tak naprawdę ludzie sobie generują problemy, że większość problemów wynika właśnie stąd, to co powiedziałem na początku filmu, czyli z naszej głowy. A dokładnie skąd wynika? Wynika z mózgu naszego, który ma coś takiego, co nazywa się układ limbiczny. Układ limbiczny, który za wiele różnych rzeczy odpowiada, ale przede wszystkim za nasze przetrwanie, za nasze przeżycie. Więc jego interesuje jedzenie, żeby się nażreć, jego interesuje seks, żeby kopulować, przekazać dalej geny, bo jest to bardzo pierwotna część mózgu. No i mechanizm jest tam wbudowany, o którym ja często wam opowiadam, mechanizm ucieczki bądź walki. Czyli ten atawistyczny, naturalny mechanizm, który my dzielimy ze zwierzętami, najprostszymi nagle, nawet jaszczurki, które mi tu chodzą po suficie, akurat, no, teraz się pochowały, no ale kilka ich tam jest na bieżąco, zawsze, więc nawet te jaszczurki mają ten sam mechanizm, czyli w sytuacji zagrożenia życia bardzo szybko mózg ma automatycznie podjąć decyzję bez naszego rozkminiania przez 10 minut, czy mamy uciekać, czy mamy walczyć. Czy można uciec przed zagrożeniem, czy trzeba, no może nie ma miejsca ucieczki, więc trzeba walczyć. No i te pierwotne mechanizmy właśnie niestety sprawiają nam, że znajdujemy sobie różne, za przeproszeniem, gówniane problemy, którymi później zaprzątamy swoją głowę i doprowadzają nas one do dużych problemów w życiu. Popatrzcie, dlaczego ten mechanizm istnieje naszej w głowie i tak nas strasznie dzisiaj troluje. No troluje nas, ponieważ dawniej, te tysiące lat temu, kiedy rozwijało się w procesie ewolucji ludzki mózg, to tak naprawdę dookoła nas były same zagrożenia. No szedłeś, no, nawet tutaj się można wybrać do dżungli, to już tak bezpiecznie nie jest. Szedłem ostatnio z moim synkiem, poszliśmy sobie na spacer dookoła domu. No może, kurczę, półgodzinna wycieczka. No poszliśmy z psem, z moją żoną i z synkiem. Dookoła tutaj, żeby obejść dookoła tam drogą i wyszliśmy w ogóle za domem z tyłu, tam gdzie już jest dżungla faktycznie. I szedłem tak sobie, no i słyszałem kiedyś, jak gość tam koparką orał ten teren, tą dżunglę, już oczywiście wyrosła na nowo, to gość mówił, że mnóstwo węży widział i my tu wiemy, że są king kobry, czyli jedne z najbardziej jadowitych węży na świecie. No takie, że masz 20 minut do 30 minut od ugryzienia, żeby znaleźć się w szpitalu i dostać odpowiednie tam surowice, no bo w przeciwnym wypadku umrzesz. No i idę sobie z psem i nagle tam było takie wzgórze i nagle na wzgórzu widzę taki metrowy kawałek węża. Tylną część, na szczęście, bo przednia jest nieciekawa. Ale wiem, że był to czarny, a czarny, no to właśnie King Cobra, czyli jeden z najbardziej jadowitych, zresztą najinteligentniejszy też wąż na świecie. No jest na tyle inteligentny, że przeważnie przed ludźmi ucieka, chyba że no nie ma gdzie, no to wtedy będzie walczyć. No i ja, jak tylko zobaczyłem ten po prostu taki ogon, który się nagle tam schował w dżungli, no od razu psa wziąłem, mówię, żona, dobra, zmykamy stąd. Więc wystarczy wyjść 10 metrów za mój dom i już takie niebezpieczeństwa, które mogą cię dziabnąć na 800 metrów dalej mam sanktuarium słoni, więc też, jak któremuś słoniowi odbiło, to mógłby sobie tu przybiec bardzo szybko, no i stratować cały mój ogród. Nie wiem, czy dom byłby w stanie, chyba domu by nie zburzył, ale no, mógłby dużo narobić problemu taki słoń wielki. No więc... Więc patrząc na to, jak ludzie żyli dawniej, nie? Kiedy żyłeś w takiej dżungli, nie miałeś domu bezpiecznego z murowanymi ścianami, tylko wszystkie te zwierzęta, których było jeszcze wielokrotnie więcej rodzajów i ilości, nie? Dzikich zwierząt, pająków, różnych niebezpiecznych, gryzących po prostu rzeczy, od których można umrzeć. Więc tak naprawdę zagrożenie czyhało wszędzie, ale nawet czyhało, kurczę, przewróciłeś się, skalczyłeś się w kolano, no nie było wtedy środków różnych do dezynfekcji i zakażenie, nie było antybiotyków, bach i umierasz znowu. Więc ludzie żyli średnio no 20-30 lat i to był koniec, więc było bardzo niebezpiecznie i dlatego nasz mózg ten mechanizm pielęgnował, wytworzył, nie zniknął on w naszym mózgu, bo cywilizacja bardzo szybko się rozwinęła, a jednak niebezpieczeństwa no, nie tak dawno jeszcze istniały wszędzie dookoła, nie mówiąc już o niebezpieczeństwie ze strony innych ludzi, jakichś tam prymitywnych plemion, które no, a głodny jestem, no to zadziabię tam sąsiada i mu ukradnę, co on tam ma pochowane, nie? Więc... Dawniej były praktycznie same zagrożenia i człowiek starał się unikać tych zagrożeń, więc po to ten układ właśnie, który mamy w głowie za przeżycie, cały czas wyszukiwał po prostu problemów, bo były faktycznie te problemy realne i mogły nas zabić. No cywilizacja poszła jednak do przodu. Poszła do przodu, dzisiaj żyjemy już bardzo bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie.
A już w ogóle tu, gdzie ja mieszkam w Tajlandii, no to jest bardzo niski, jeśli chodzi o jakieś zagrożenia kryminalne. Praktycznie nie słyszy się o jakichś napaściach, morderstwach. No rzadko, mówię, jak na taki duży kraj, to naprawdę rzadko i różnorodność tutaj ludzi. Więc bardzo rzadko się o czym słyszy, o kradzieżach, jakichś gwałtach, tego typu rzeczy. Naprawdę są sporadyczne, można powiedzieć. I statystyki pokazują też, że jest tu bardzo bezpiecznie. No więc, ale nawet w Polsce, no też jest bezpiecznie. Kurczę, wychodzisz, jak mieszkałem w Krakowie przez kilkadziesiąt lat, to największym zagrożeniem były dresy na osiedlach. Ale już dresów teraz jest mniej dużo niż za moich czasów, jak ja byłem młody, jak tam byłem nastolatkiem, więc tego też jest nawet mniej, a można po prostu nie przechodzić przez osiedla i już jest super wtedy. Więc popatrz, jest bardzo bezpiecznie, a mózg dalej wyszukuje te wszystkie problemy, wyszukuje zagrożenia cały czas i on cały czas funkcjonuje. I teraz jeśli ty nie potrafisz nad nim panować, jeśli ty nie nauczyłeś się, jak rozumieć to, co się dzieje w środku, jakie mechanizmy tobą rządzą, nie zrozumiałeś tego i nie nauczyłeś się trzymać w ryzach tego swojego mózgu, to on cały czas będzie po prostu wyszukiwać te problemy. Będzie starać się kontrolować wszystko naokoło, no bo mając pod kontrolą pewne rzeczy, no to ja mam poczucie stabilności, nie? Wiem, że nic tam mi nie zagrozi. No ale mózg niestety nie rozumie pewnych rzeczy, więc się stara, przejmuje się tym, że jest zła pogoda, że są korki na ulicach, że politycy coś tam robią, że problemy na całym świecie występują. Dawniej ludzie nie mieli pojęcia w ogóle o tym, że inni ludzie żyją gdzieś tam na innym kontynencie. Dzisiaj włączasz internet i możesz mieć na wyciągnięcie ręki i media to z chęcią robią. Wygenerowane dla ciebie piękną listę 100 dzisiaj największych wypadków, morderstw, zagrożeń, katastrof, walk, wojen, chorób i tak dalej z całego świata. Dostęp do po prostu no, wszystkiego, co najgorsze zdarzyło się wśród miliardów ludzi na Ziemi. Tego dawniej też nie było, więc też nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, żeby analizować i jedna głowa, żeby starała się przejmować tym. Wojna tu, wojna tam, konflikt, tu zagrożenie, ba, ba, ba. Nie tym wszystkim. Więc media tutaj no, doskonale to wykorzystują, one wiedzą jak funkcjonuje ten mechanizm, zwłaszcza właśnie ucieczki bądź walki, który wyszukuje te problemy i dlatego ty klikasz w te rzeczy. Dlatego filmy, które ludzie wrzucają na YouTubie, zobaczcie moi drodzy, dostajecie na przykład ode mnie tutaj czasem bardzo wartościowe filmy. Bardzo wartościowe, może nie wszystkie, no bo nikt nie jest idealny i nie zawsze utrafię z jakimiś moimi pomysłami na filmy i moimi tutaj monologami w wasze gusta, no ale moje filmy gdzieś tam mają 10-20 tysięcy wyświetleń i przeważnie edukacyjne rzeczy, ale takie na poziomie, nie jakieś na zasadzie 10-minutowy filmik, dużo cyferek, obrazków, ujęć i tak dalej, tylko takie głębsze filmy edukacyjne jakieś tam milionów wyświetleń nie mają. Ale jak wejdziesz na przykład na ludzi, którzy narzekają na Polski Ład, na inflację, na rząd, na inne rzeczy jakieś, to tam filmy setki tysięcy wyświetleń, nie? Dlatego właśnie, bo ludzie lubią ten negatywizm, ludzie lubią te zagrożenia, bo ich mózg to lubi chłonąć. Pytanie, czy to sprawia, że ich życie jest lepsze? No nie sądzę. No co ci daje to, że się nasłuchasz 2 godziny tego, że jest źle? Czy cokolwiek to zmieni w twoim życiu? No jeśli po tym poszłaby decyzja, dobra, rzucam to w cholerę, wylatuję z tej Polski, no to wtedy możesz powiedzieć, miało to sens. Ale jeśli siedzisz 20 lat i chłoniesz te negatywne wszystkie rzeczy cały czas i tylko i wyłącznie się sam biczujesz, maltretujesz, torturujesz się tymi informacjami, bo tylko one powodują w tobie lęk, zniechęcenie, wyuczoną bezradność, no to wtedy nie ma to za bardzo sensu. No więc popatrz się. Jak to dalej działa ten mechanizm? No, naładujesz się tymi negatywnymi rzeczami, plus nie tylko media czy jakieś inne źródła, znajomi, może rodzina przynoszą ci do twojej głowy te wszystkie zagrożenia, na których się możesz skupiać. No ale przecież twój mózg tak samo, zwłaszcza ten pierwotny, generuje te scenariusze. No on, na tym polega nasz właśnie mózg, jego zaawansowanie, że jesteśmy w stanie przewidzieć pewne rzeczy, jak w grze w szachy, nie? Tylko u nas to wygląda tak, jakbyś miał rozgrywkę w szachy, grasz z kimś w szachy, a ty analizujesz, Jezus Maria, jak my skończymy tą grę, jeśli nagle walnie asteroida po prostu w naszą planszę i w nas. No, jak my to zrobimy? Jak my skończymy tą grę, jak nagle prąd wyłączą? Czyli nie skupiasz się nawet na grze, tylko generujesz po prostu miliony różnych scenariuszy, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą, a mają jakieś tam prawdopodobieństwo, więc wydaje ci się, o, logicznie rozkminiam. No ale ta rozkmina do niczego cię nie prowadzi. Do niczego cię nie prowadzi, bo cały czas tylko rozkminiasz i generujesz sobie jakieś problemy, imaginujesz, wymyślasz różnego rodzaju problemy i próbujesz sobie z nimi radzić. Ale nie da się naprawić czegoś, co nie istnieje. Nie jesteś w stanie rozwiązać problemów, które nie istnieją. Więc generujesz sobie w głowie sytuację, w której jesteś bezsilny, co powoduje tylko i wyłącznie jeszcze większą frustrację, gniew,
śpi poczucie bezsilności i prowadzi do wyuczonej bezradności, a wyuczona bezradność do depresji, udowodnione klinicznie, że wyuczona bezradność, czyli właśnie to, że ty się naoglądasz tyle różnych filmów mówiących o tym, że się w Polsce nie da robić biznesu i zarobić pieniędzy, że w pewnym momencie rozkładasz ręce i zaczynasz w to wierzyć. To jest wyuczona bezradność. Mimo tego, że tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi zostają milionerami w Polsce nawet, to ty i tak wkręcisz sobie do głowy, że się nie da. Rozłożysz ręce i oczywiście będziesz żyć w takim poczuciu bezsilności, w poczuciu braku sprawczości nad swoim życiem, co powoduje depresję, myśli samobójcze, poczucie beznadziei. Generalnie no, doprowadza twoje życie po prostu w kanał, na samo dno, w kibel. Więc popatrz się, jak te scenariusze, te głupie, wyimaginowane problemy, które my sobie rodzimy w głowie, blokują cię w życiu. I w jaki sposób prowadzą, to jest bardzo ważne teraz, co powiem. Te głupie problemy później, prędzej czy później powodują w twoim życiu duże, realne, faktyczne problemy. Popatrz się, jak to działa. Nie chce ci się iść na trening. No nie, chce ci się, masz motywację. Pewnie, żebyś poszedł na trening, ale kurde, nie masz butów. No, rozpadły ci się Adidasy ostatnie, nie masz butów. No nie masz jak biegać w dziurawych, przecież nie będzie, bo się wszyscy będą patrzeć. Więc nie idziesz na trening. Idziesz dzisiaj, no, jutro też dalej nie masz butów. Kurczę, no, cały miesiąc nie było czasu, żeby te buty kupić. 2 miesiące, 5 lat, 10 lat. Później przez to, że nie chodziłeś na trening i po 10 latach wysiada ci zdrowie. I pojawia się wtedy realny, faktyczny problem trudny do rozwiązania. Przez co? Przez to, że sobie generowałeś gówniane problemy, bo nie miałeś butów na treningi. Kolejny przykład. No zjadłbyś coś zdrowego, zadbał znowu, no pomęczmy to zdrowie. Zjadłbyś coś dobrego, no ale nie ma nic w lodówce, kurczę, zdrowego, żona nie kupiła. No to cholera się nie da, no dawaj pizzę, rozmrażamy i jemy. Jutro to samo, za tydzień to samo, no po 10 latach prawdziwy problem ze zdrowiem. Poczytałbyś książkę jakąś, bo chcesz się rozwijać, chcesz być lepszy, wiesz, że wiedza to jest potęga, że wiedza prowadzi do bycia lepszym człowiekiem, masz więcej pieniędzy, jesteś szczęśliwszy, lepiej sobie radzisz w życiu. No więc poczytałby jakąś książkę, no ale jesteś zmęczony dzisiaj, kurczę, no teraz już jesteś taki wyczerpany po prostu po całym dniu, że nie możesz wziąć tej książki do ręki. Założyłbyś biznes. Tak, oczywiście, w swojej głowie, w swoich myślach, ty już jesteś przedsiębiorcą. Czy to takie proste? Takie proste, jak tam często komentarze wrzucają. Chcesz zarobić milion? Zrób szkolenie o tym, jak zarobić milion, zaproś 1000 osób, sprzedaj bilety po 1000 złotych, masz już milion. Bach! Czemu ci wszyscy hejterzy tego nie robią, jak to takie proste? Czemu tego nie robią? Czemu wklejają ten sam dowcip, który już każdy zna? I oni tego nie zrobią, skoro to jest takie proste. No kurczę! Więc nie możesz założyć firmy, kurczę, no nie możesz, no proste to jest, słyszałeś, tu widzisz, temu się udało, temu się udało. A nie możesz założyć firmy, bo nie wiesz, jak to zrobić, no nie wiesz, od czego zacząć. Jutro też nie wiesz, za tydzień też nie wiesz, za miesiąc też nie wiesz i całe swoje życie przeżyjesz, nigdy w życiu nawet nie próbując. Nie możesz założyć firmy, bo nie możesz wybrać pomysłu na biznes. Bo przecież tyle jest różnych opcji. Którą ja mam wybrać? Która jest najlepsza, Krzysiek? Powiedz mi. Wrzuciłeś tu filmów z 200 już pomysłów albo z 300 przynajmniej na YouTube w ciągu ostatnich lat. I to większość pomysłów, do których nie trzeba dużych pieniędzy na start, nie trzeba jakichś studiów kończyć i tak dalej. No ale ich jest za dużo, Krzysiek. No dajesz mi za dużo pomysłów. Ja nie wiem, od czego zacząć, więc zostanę na swoim etacie, nigdy nie spróbuję firmy. Ale no, na etacie z kolei nie mogę zacząć więcej zarabiać pieniędzy. Bo nie mogę zdobyć tych umiejętności, o których ty, Krzysiek, mówiłeś na jednym z filmów. Nie mogę ich zdobyć, bo nie wiem, które wybrać, od których zacząć w ogóle, jak się zabrać za to. Więc znowu, wynajdujesz sobie mały problem, nie wiem, od czego zacząć, a po latach, jak będziesz później mieć problem z finansami, no to będzie to realny już problem, na przykład, jak będziesz w kredytach, w długach i to wtedy są to realne problemy. Ale dlaczego przez lata nie nauczyłeś się nowych umiejętności, żeby więcej zarabiać, nie zmieniłeś pracy, nie założyłeś firmy? No właśnie, opowiadam ci tutaj różne scenariusze. Więc w ten sposób te małe, gówniane problemy prowadzą w życiu do prawdziwych problemów i co więcej komplikują życie. Czyli proste życie, w którym ktoś, tak jak my to uczymy was tego w wyzwaniu 90 dni. Zresztą, jak nie sprawdziłeś jeszcze 3 dni programu, które dajemy ci za darmo na stronie wyzwanie90dni.pl, no to naprawdę albo jesteś leniem, albo jeszcze nigdy nie widziałeś, że można te 3 dni sobie odebrać. Więc zrób to teraz, wejdź na wyzwanie90dni.pl, zrób sobie te pierwsze 3 dni programu. Zobacz, co tam się dzieje.
Zobacz, co się dzieje, bo w dniu drugim na przykład jest bardzo ważne ćwiczenie, w którym my pokazujemy, w jaki sposób odkryć to, kim chcesz być, co chcesz robić w swoim życiu. Spróbuj, sprawdź. No więc jak mogłoby wyglądać proste życie? Tak samo może wyglądać proste życie milionera, jak tego człowieka, który żyje na wyspie, jest rybakiem i nie ma nawet prądu w domu. Tak samo prosto. Jest jeden obszar typu podstawowe potrzeby, pieniądze, jedzenie, tego typu rzeczy. On to ogarnia, no po swojemu łowi ryby, sprzedaje ryby, ma z tego pieniądze. Biznesmen, milioner, taki jak ja, no tworzy jakieś biznesy, zatrudnia ludzi, wymyśla jakieś projekty, sprzedaje to ludziom, ludzie są zadowoleni, przychodzą częściej, przychodzi ich więcej, no i w ten sposób zarabia się duże pieniądze. Ale generalnie no ścieżka podobna. Ścieżka podobna, jeśli chodzi o samo myślenie i niekomplikowanie sobie tej ścieżki. Tak samo ja, kiedy tworzyłem nową firmę, musiałem zacząć robić coś, czego jeszcze nie umiem, na przykład nauczyć się jakichś rzeczy, poplanować to wszystko zrobić. Tak samo rybak, no tylko w innym kontekście trochę. On też musi, jak kiedyś się uczył, jak to robić, to dopiero poznawał, jak tą łódką sterować, gdzie są dobre ryby, jak je łowić, jak to wszystko robić, nie? Więc po prostu pewne umiejętności, nie? Ogólnie patrząc na to, no zupełnie inne, ale tak naprawdę zasada działania dokładnie ta sama, nie? On ma drugi też, ma jakąś rodzinę swoją, nie? Ma żonę, ma dzieci. Ten człowiek, który mieszka w mieście, też ma żonę i też ma dzieci. Zasady te same, nie kłóć się z tą żoną. Znajdź sobie taką żonę, z którą będziesz szczęśliwy. Nie jakąś jędzę, bo ci się wydaje, ona taka jest, wie. Nie, nie znajduj sobie jędzy, źle ci będzie z jędzą. Znajdź sobie porządną, fajną, miłą dziewczynę i ty bądź dla niej też porządnym, miłym facetem. Dograjcie się, żebyście mieli wspólne marzenia, wspólną wizję przyszłości, żebyście dopasowani byli seksualnie, bo to jest bardzo ważny element związku, nie? I w tym samym, w kontekście człowieka z miasta i tak dalej, człowieka na wyspie, dokładnie ta sama rzecz. Trzecia sprawa, zadbaj o zdrowie. No tamten człowiek łowi ryby, on chodzi cały czas, cały dzień, rusza się gdzieś tam, wyciąga te sieci. Ma ruch naturalny w życiu. Człowiek z miasta musi iść na siłownię czy pobiegać, bo jak siedzi przed biurkiem, znaczy przy biurku, przy komputerze przez cały dzień, no to nie ma tego ruchu, ale też trzeba nadrobić. Czyli oboje muszą dbać o to po prostu, żeby byli zdrowi, nie stresować się, jeść dobre w miarę żarcie, naturalne. Ten gość nie ma problemu, tamten musi znaleźć jakiś sklep, w którym jest naturalne jedzenie, a nie ta chemia, co w marketach. Więc, ale sposób działania podobny, nie? Cieszenie się życiem, kolejny element, ten i ten, tak samo to potrzebują robić, czyli popatrz się, ten człowiek zestresowany z miasta mógłby mieć proste życie, kiedy przestałby je sobie komplikować. Przestałby sobie komplikować i zaczął czerpać troszeczkę bardziej z tamtego człowieka, który mieszka na wyspie. Więc jak sobie z tym wszystkim poradzić? Popatrz się. Po pierwsze, naucz się ignorować te gówniane problemy, które ja nazywam często wymówkami, wyimaginowanymi scenariuszami. Naucz się ignorować, czyli spoglądać na swój umysł nie dokładnie jako, że twój umysł to jesteś ty, tylko zacznij traktować swój umysł, że mój umysł to jest pewne narzędzie, pewien narząd. Jak mam rękę i ta ręka jest za słaba, to żeby ją wzmocnić, ja idę na siłownię, podnoszę jakiś hantel i wzmacniam mięśnie i ona rośnie. Kiedy ona jest za słaba, to ja nie myślę sobie, że ja jestem słaby. Nie, moja ręka jest za słaba i wiem, że mogę ją wytrenować, ona jest częścią mojego ciała, ale nie jest dokładnie mną ta ręka. Jakby mi ktoś ją obciął, dalej byłbym sobą. No mózg jak ci obetną, to nie będziesz sobą, ale traktuj go jako narząd. Czyli jeśli twój mózg nie do końca funkcjonuje tak, jak powinien, zacznij nad nim pracować. Zacznij pracować nad nim. Nie? Czyli zacznij na przykład ignorować te różne wymówki. Możesz je ignorować. Te wszystkie gówniane problemy. Jak jest za zimno na trening, to ubierz buty i pójdź na ten trening. No duże szanse są, że nie zachorujesz, nie zamarzniesz gdzieś po drodze. A zrobisz trening i będziesz z siebie dumny, że mimo tego, że było za zimno, poszedłeś. I następnym razem będzie ci łatwiej, bo już wiesz, że można to zrobić. A po 10 razach stwierdzisz, kurczę, fajniej się naprawdę trenuje, jak jest trochę chłodniej, bo przynajmniej się człowiek nie poci tak bardzo, nie jest gorąco, nie? I jest cool. Popatrz się, kolejna rzecz. Brak składników potrawy, żeby zdrowe coś ugotować? Zrób bez nich. Zrób coś, co będzie zdrowe i dobre. Więc radź sobie z tymi drobnymi problemami. Kolejna sprawa to jest to, żebyś zaczął nagradzać się, jeśli przezwyciężysz te wymówki. To bardzo dobrze działa na ten nasz pierwotny układ. On jest pierwotny. W nim bardzo dużo różnych mechanizmów działa na zasadzie teorii behawioralnej. Czyli mam jakąś akcję, po niej następuje nagroda, no to ta akcja się zaczyna powtarzać. Jak mam jakąś akcję, która jest przykra i po niej następuje jakaś kara, to wtedy ona się rzadziej powtarza w twoim zachowaniu. Czyli nagradzaj się, jak zrobisz dobre rzeczy. Pójdziesz na trening, nie? I zrobisz ten trening, pomimo tego, że ci się nie chciało czy coś, daj sobie jakąś nagrodę.
Napij się szklankę po tym ulubionego soku pomarańczowego. Usiądź sobie na przykład, poczytaj książkę w nagrodę. Albo się zrelaksuj, obejrzyj sobie serial po takim treningu. Wypocznij, zrób troszeczkę dobrego czasu z żoną na przykład. I ten cokolwiek, nagradzaj się w jakiś sposób. Daj sobie jakąś przyjemność po tym, za każdym razem. Bo zobaczysz wtedy, dla mnie na przykład, ja mogę podzielić się z tobą. Ja sobie wyrobiłem taki mechanizm, że dla mnie nagrodą ogromną, jeśli wykonam jakąś część swojego planu, bądź nawet jakiś trening, to zapisuję sobie to zawsze. Zapisuję to sobie w swoim dzienniku. Dla mnie sam proces zapisywania tego, akurat treningi rozpisuję dla łatwości później analizy w Excelu, czyli nie w zewnętrznym dzienniku, w zewnętrznym dzienniku mam inne rzeczy, natomiast w Excelu sobie zapisuję, no w programie Numbers na Macu, to jest odpowiednik Excela. I ja mam swoje treningi rozpisane w zasadzie tak ogólnie to od 20 lat, a bardzo szczegółowo od kilku lat. Więc za każdym razem jak ja przychodzę, zapisuję ten trening, ile trwał, jaka była intensywność, co ja trenowałem. I później fajne statystyki mogę robić, ile przebiegłem w tym miesiącu na przykład. Mogę ci powiedzieć teraz dokładnie liczby. Na przykład przez ostatni miesiąc, przed nagraniem tego filmu, czyli nagrywam dzisiaj, jest tutaj 17 lutego, a w sumie kilometrów zrobiłem od 18 stycznia. Od 18 stycznia zrobiłem kilometrów 126 w ciągu jednego miesiąca. Ile godzin trenowałem w sumie? To ci też mogę powiedzieć, bo to nie tylko tam chodzę, biegam. W sumie 2255 godzin, czyli przeliczone na tam 30 dni na okrągło, no to będzie jakieś, przepraszam, 2255 minut, nie godzin oczywiście, czyli jakieś 75 minut, czyli średnio w miesiącu mam godzinę 15 minut dziennie treningu, więc ja to wszystko mam rozpisane i później mogę patrzeć i jak widzę efekty jakieś, że lepiej się czuję, lepiej wyglądam, mam więcej energii, albo z kolei czuję się gorzej czy coś, to mogę zobaczyć, o, przesadziłem, to trzeba troszeczkę zredukować ilość treningów, bo się przetrenowałem, nie? Albo robić przerwy tutaj i później to mogę wszystko monitorować, ale sam proces zapisania dla mnie to jest ogromna nagroda, którą sam sobie wyrobiłem taki mechanizm mózgu, że to jest dla mnie radość, bo czuję się dumny, bo w moich statystykach wszystko pięknie wygląda. I później obserwuję sobie wykresy i mnie to kręci. Ty możesz sobie znaleźć inną nagrodę dla siebie, ale znajdź jakąś. Kolejna rzecz. Jeśli pojawiają się te różne scenariusze, czyli twój mózg generuje te różne scenariusze, to wyolbrzymiaj je do miana absurdu. Czyli albo je ignoruj, a jak nie chcą pójść sobie, to je wyolbrzymiaj. Wyolbrzymiaj po prostu. Jak pomyślisz nad tym, że na przykład no, nie mogę zmienić pracy, bo przecież będzie bezrobocie, bo nie będę mieć co jeść, bo może prawda będzie gorsza. Zacznij to wyolbrzymiać. Wyolbrzymiaj po prostu, że no, zmienisz pracę, a na pewno szef przyjdzie, zamknie cię w ogóle w jakimś lochu, przykuje cię kajdanami, będzie cię pejczował i kazał ci do roboty, do pługa cię zaciągnie i ten. Zaczynaj robić te scenariusze, żeby one były tak absurdalne, że w pewnym momencie twój mózg sam stwierdzi, cholera chłopie, co ty gadasz? Bo wtedy, w tym momencie rozbrajasz jego metody. On już nie jest w stanie wtedy określić i po prostu rozlatuje mu się cały ten jego cykl myślenia. Więc sam troluj swój mózg w ten sposób. Czyli rozbrajaj te scenariusze, wyolbrzymiając je. Jak poradzić sobie ze scenariuszami z zewnątrz? Być może ogranicz spotkania z ludźmi, którzy przynoszą ci same negatywne informacje. Czyli po prostu oni, no, po każdym spotkaniu, jak z kimś, czujesz się całkowicie wypompowany z energii, no to tacy ludzie to są takie wampiry energetyczne. Ludzie, którzy po prostu, no, tyle negatywizmu ze sobą niosą, że po godzinie czy dwóch spędzonych z tym człowiekiem, ty już nie masz ochoty ani siły na nic. To może ogranicz troszeczkę z nimi spotkania, a więcej czasu spędzać z ludźmi, którzy dają ci energię, że po spotkaniu z nimi to ty fruwasz po prostu i już masz ochotę działać, coś robić. Ogranicz media. Odetnij się od mediów. Bardzo często wam proponuję coś takiego, żeby zastosować tak zwaną dietę informacyjną. Czyli żeby przestać chłonąć to całe gówno, które leci po prostu z telewizora, z różnych portali, z mediów i tak dalej. Ten cały chłam, o którym powiedziałem wcześniej na filmie, czyli to całe dziadostwo, które cały czas drilluje, po prostu drenuje twoją energię, twój mózg z energii. Pakujesz do swojej głowy po prostu takie dziadostwo, to jest tak porównym. Słuchaj, chłonięcie informacji, wiadomości codziennych, które, no, media, tak jak mówię, z całego świata znajdą wszystko, co najbardziej szokujące, co najbardziej hardkorowe, bo to się czyta. Więc chłonięcie tego to jest tak samo, porównując taką dietę informacyjną do diety normalnej, jakbyś coś jadł, to jest tak, jakbyś chodził po prostu do jakiegoś schroniska dla osób, które mają HIV i na przykład, nie wiem, pił wodę z ich strzykawek. Później wychodził na śmietnik i zjadał jakieś spleśniałe jedzenie, najgorsze po prostu, które nawet bezdomni wyrzucili.
Jakbyś codziennie po prostu karmił swoje usta, to jak myślisz, jakby funkcjonował twój organizm? To dlaczego takim samym chłamem karmisz swój mózg? Czyli te informacje dostarczasz, ogranicz to, spróbuj, przez jeden tydzień przejdź sobie na dietę informacyjną. Zobaczysz, co się stanie. I zobacz, czy się czujesz lepiej, czy gorzej. Czy nagle czujesz się zagubiony, bo ja nie wiem, czy się na świecie zdarzyło. Nie wiem, ile ciężarówek się rozbiło dzisiaj. No nie wiem, ilu się polityków między sobą pokłóciło. Czy będziesz mieć taką panikę po prostu i ci braknie tego? A może stwierdzisz, cholera, no przez ostatni tydzień to ja jakoś taki spokojniejszy byłem. Jakoś bardziej miałem czas i energię, żeby się skupić na swoich sprawach, na swoim życiu, cieszyć się swoim życiem, a nie żyć życiem wszystkich ludzi całego świata, nie? To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz. To jest to, zrób sobie plan. Zaplanuj swoje życie. W momencie, kiedy ty zaczniesz budować swój plan na życie, a do tego służy m.in. wyzwanie 90 dni. Więc jeśli jeszcze nie jesteś uczestnikiem tego dzieła, trzeba to nazwać dziełem, bo w taki sposób ogromny pomaga ten program ludziom ogarnąć ich życie, zaplanować ich życie i zrealizować ten plan, że ja sam jestem pod wrażeniem. Więc spróbuj wyzwania 90 dni. Natomiast jeśli nie masz możliwości zrobienia, bo twój umysł wygenerował ci jakieś wymówki, to zrób jakikolwiek plan na swoje życie, żebyś miał plan, żebyś widział, jak mniej więcej wygląda ta struktura. Im bardziej ty będziesz sam planować swoje życie, będziesz podejmować jakieś decyzje, nawet te najmniejsze, tym mniej dystrakcji będzie przychodzić z zewnątrz, żeby ci właśnie, żeby cię rozproszyć, żeby zakazić twój umysł jakimiś toksycznymi myślami, lękami, tego typu sprawami. I tym mniej też twój umysł będzie miał czasu i chęci na to, żeby generować te scenariusze. On to robi, bo się nudzi. Jak nie dajesz mu rzeczywistych problemów, to on będzie wymyślał problemy z dupy, za przeproszeniem. Więc zacznij generować swój plan własny. Zrób plan i wtedy w tym planie będą twoje problemy do rozwiązania prawdziwe. Bo postawisz sobie problem, chcę mieć na przykład kiedyś piękny dom na przykład w górach, nie, czy coś. To wtedy twój mózg będzie walczył cały czas, żeby rozwiązać problem, jak zbudować ten dom, jak zdobyć pieniądze na ten dom. Nie będzie miał czasu, żeby zajmować się pierdołami, żeby ciebie zajmować pierdołami i generować jakieś scenariusze. Kolejna sprawa, wyrób sobie odpowiednie nawyki. Nawyki, które każdego dnia będą prowadzić cię do twoich celów. W momencie, kiedy masz już plan swój, swoje własne cele, to bardzo dobrze jest wygenerować jakieś nawyki, bo przeważnie realizacja najpiękniejszych rzeczy w życiu zajmuje dużo czasu. Zbudowanie pięknej rodziny to jest kilkadziesiąt lat czasem. Zarobienie pieniędzy na dom to też jest sporo lat. Zbudowanie biznesu sporo lat, kariery sporo lat. Zadbanie o zdrowie, o sylwetkę to są lata całe. Więc żeby móc konsekwentnie dążyć do tego swojego celu, realizować ten plan, najlepiej oprzeć go w jak największej części o nawyki. Czyli o rzeczy, które robisz po prostu, bo się ich nauczyłeś. Tak jak rano wstajesz, ścielisz łóżko, mam nadzieję, myjesz zęby, mam nadzieję, i wkładasz na siebie jakieś ubrania, mam nadzieję, to tak samo powinieneś robić inne rzeczy, które prowadzą cię do twoich celów. One powinny być naturalne. Pewne rzeczy, które robisz każdego dnia po prostu. Każdego dnia, żeby chociaż o ten jeden krok posuwać się do przodu. I to powinny być rzeczy, które dotyczą każdej sfery twojego życia. Czyli powinieneś mieć nawyki, żeby zadbać o swój związek, nawyki, żeby zadbać o finanse, nawyki, żeby zadbać o swoje zdrowie. To podstawowe rzeczy, nie? Relacje, miłość, rodzina, pieniądze i zdrowie. To są podstawowe rzeczy, ale też nawyki, żeby z przyjaciółmi na przykład spędzać czas, nie? Też nawyki, żeby się rozwijać, stawać się lepszym człowiekiem. No to już sam sobie każdy dopasuje. Zresztą, jak chcesz nauczyć się, jak się buduje dobre nawyki, to całkowicie za darmo mam dla ciebie szkolenie, bo w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę właśnie webinar, który będzie dotyczyć tego, no, budowania nawyków. Więc koniecznie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się na ten webinar. Link jest bardzo prosty, wyzwanie90dni.pl/webinar. Ustaw sobie też przypomnienie w telefonie, bo to jest szkolenie na żywo. Ja go nie będę powtarzać, nie będę go udostępniać później ani nic, nagrywać, więc musisz być na żywo, więc ustaw sobie przypomnienie 9 na przykład 50 albo 9.45, webinar Krzysztofa Króla w niedzielę i już będziesz pamiętać, telefon ci zadzwoni w odpowiednim czasie. Więc nauczę cię, jak robić, jak wyrabiać te nawyki, które powinny być podstawą właśnie. Kolejna rzecz to jest to, żebyś trenował w sobie konsekwencje. Trenował w konsekwencje w działaniu, bo jest to coś do wyrobienia. Popatrz, są ludzie, którzy są zorganizowani, oni są punktualni, oni zawsze pamiętają o pewnych sprawach, oni idą do przodu ze swoim życiem jak burza. A są też ludzie, którzy są cały czas tacy rozmemłani, tacy rozwleczeni, oni nigdy o niczym nie pamiętają, spaźniają się zawsze albo w ogóle zapominają o spotkaniach, no nie wiedzą w ogóle, co ze sobą zrobić.
I to jest do wytrenowania. To nie jest coś takiego, że ktoś się rodzi rozwleczony, albo a ktoś się rodzi porządnie, od razu ustrukturyzowany. Nie, to są rzeczy, które można w sobie wyrobić. Wiadomo, mamy jakieś cechy charakteru, które dostajemy w swoim DNA. W pewnych rzeczach jesteśmy trochę lepsi, w niektórych trochę gorsi. Ale i jeden, i drugi musi to wyrobić, musi nad tym pracować. Więc zacznij pracować nad swoją konsekwencją. I jak sobie postanowisz coś, to konsekwentnie dąż do celu. Jak sobie postanowisz, że robisz treningi takie, to rób te treningi. Jak postanowisz sobie, że chcesz nauczyć się języka, to ucz się tego języka konsekwentnie. Tu mam znowu dla ciebie doskonałe narzędzie. Jeśli chcesz się nauczyć języka obcego, to nasza aplikacja Linglink. Wpisz sobie w wyszukiwarkę Linglink nauka angielskiego na przykład. Ale mamy tą aplikację do nauki angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i tajskiego. Więc 6 języków. Z tego 5 no to najpopularniejsze, których ludzie się uczą na świecie. Bo to jest aplikacja, która stworzona właśnie została po to, żeby się jak najszybciej uczyć słów, słownictwa. Słownictwo to jest podstawa w ogóle znajomości jakiegokolwiek języka. Więc codziennie poświęcasz 20 minut, pół godziny, żeby przerobić nowych 30 słów, przerobić powtórki poprzednie i robisz tak przez 2-3 lata. Znakomicie ta aplikacja wyrabia właśnie konsekwencje w działaniu, bo jak nie zrobisz parę dni, to ci się nawarstwią powtórki i później trzeba dużo czasu poświęcić, żeby z nich zejść. Poza tym też zapominasz te słowa niestety, jak ich odpowiednio, w odpowiednich interwałach nie powtarzasz, więc uczy cię konsekwencji, wyrabia ci pamięć, doskonale wyrabia pamięć, no i oprócz tego uczysz się języka, więc sobie znajdź, pobierz Linglink aplikacja. Natomiast, no i to ci pozwoli na przykład trenować konsekwencje. Kolejna rzecz to jest to, żeby znaleźć swoją motywację. Motywację już masz. Masz motywację każdego dnia, żeby tych kilkanaście godzin poza spaniem spędzić w jakiś sposób. Masz motywację, żeby siedzieć przed telewizorem parę godzin, czy przed internetem, marnować czas na necie, czy robić jakieś inne jeszcze rzeczy, których być może byś nie chciał robić. Więc trzeba po prostu odnaleźć swoją motywację. Dowiedzieć się, przeanalizować to, tego zresztą też uczymy was w wyzwaniu 90 dni. Jak odkryć, okej, jakie ja mam potrzeby, w jaki sposób je zaspokajam, no i jak teraz zamienić te sposoby zaspokajania potrzeb? Bo każda rzecz, którą wykonujesz, a coś robisz ze swoim czasem, nawet jak leżysz przed telewizorem, czy siedzisz przed kompem, czy na telefonie spędzasz 12 godzin dziennie, to też masz motywację, żeby to robić. Więc jeśli poznasz swoje mechanizmy, które prowadzą cię na przykład do marnowania czasu, będziesz w stanie zastąpić, zaspokoić te potrzeby w konstruktywny sposób. Więc zacznij to analizować, zacznij pracować nad sobą, odnajdź swoją motywację. Co cię motywuje do działania? Będzie dużo łatwiej. Kolejna sprawa to jest to, żeby nauczyć się za każdym razem, kiedy cokolwiek robisz, to zrobić jakąś małą rzecz na samym początku. Czyli tak, ja ci patrz, powiedziałem ci, jest aplikacja doskonała do uczenia się, kilka milionów osób się z niej już uczyło języków na całym świecie, ze wszystkich krajów świata, więc spróbuj. To już powinieneś od razu zatrzymać w tym momencie film, pobrać sobie ją na telefon, sprawdzić jak działa i dopiero dalej oglądać ten film. Naucz się w ten sposób działać. Żeby próbować pewnych rzeczy, żeby robić małą rzecz. Jak masz jakąś myśl w głowie, Krzysiek powiedział, zrób plan, to wyciągnij kartkę i zrób plan, chociaż najprostszy, taki, za 10 lat chcę mieć dom, za 3 lata samochód, za 5 lat rodzinę. To już jest początek planu, to jest pierwszy rzut. Później będziesz go doskonalić, ale zrób byle co, żeby już coś mieć, żeby nauczyć swój mózg, że za twoimi myślami i chęcią do działania faktycznie idzie działanie. Nawet malutkie na początku, ale już coś idzie. A później jak wyrobisz konsekwencje, to już będzie dużo łatwiej, żeby to poszło dalej. A jeszcze dorobisz do tego nawyki, plan, cele, wszystko, to już jest naprawdę łatwo. Znajdź wsparcie ludzi, którzy cię będą wspierać w tym, co robisz. W wyzwaniu 90 dni mamy cudowną społeczność, kilka tysięcy osób, które wspierają się nawzajem. To jest tak piękne, bo ja wiem, uczę już ludzi od kilkunastu lat i wiem, że jednym z największych problemów u ludzi, jeśli chcą coś realizować w swoim życiu, to jest to, że nie mają żadnego wsparcia dookoła siebie. Co więcej, wiele osób wśród swojej rodziny czy znajomych mają antywsparcie, czyli mają ludzi, którzy ich ciągają w dół. Ktoś ma pomysł założyć biznes, pogada z kumplem, pogada z rodzicami, pogada z wujkiem, od wszystkich usłyszy, nie, w Polsce się nie da, nie próbuj, co ty, zniszczą cię urzędy skarbowe, chłopie, do więzienia pójdziesz siedzieć, rozwalą cię całkowicie, nie próbuj. No to dzięki za taką motywację. Więc wiele osób tak ma. A właśnie w naszej społeczności wyzwania 90 jest dokładnie na odwrót. Są ludzie, którzy będą trzymać za ciebie kciuki, pomogą ci, powiedzą, hej, słuchaj, jak nie wiesz, jak to robić, mieszkam w Anglii, ty mieszkasz w Anglii, to ci podpowiem, jak założyć firmę. Podpowiem ci, z czym sobie tam trzeba poradzić, jakie są zagrożenia, jakie są szanse. Pogadamy. Więc tak jest u nas w społeczności. Dołącz kiedyś, jeśli będziesz mieć szansę. Więc popatrzcie.
Podałem Ci tutaj kilka różnych sposobów, jak poradzić sobie z tymi różnymi drobnymi, gównianymi problemami, które cały czas blokują Cię w życiu. Myślę, że przyszedł najwyższy czas, żebyś wreszcie zaczął realizować te swoje marzenia, żebyś wreszcie zaczął działać. Przestał żyć w marazmie, w poczuciu beznadziei, obojętności, kierując się swoją wyuczoną bezradnością i siedząc i nic nie robiąc, narzekając na to, jaka zła jest rzeczywistość. Bo rzeczywistość jest najlepsza, jaka kiedykolwiek była. Jaka kiedykolwiek była, nigdy w historii ludzkości ludzie nie mieli tak dobrego życia. Wszyscy ludzie na całej ziemi, nigdy, nawet ci najbiedniejsi. Jest takie powiedzenie, ludzie mówią, że biedni biednieją, a bogaci się bogacą, co jest totalną bzdurą. Bzdurą, komuniści tak tylko gadają, socjaliści, co nie mają żadnego pojęcia o ekonomii. Wiesz, co się zdało? Mam tutaj dane z mniej więcej 1990 do 2020 roku. Poziom ludzi biednych na świecie. Poziom ludzi i ilość ludzi, którzy żyją poniżej poziomu ubóstwa. To takich ludzi na świecie jeszcze w 90 roku były 2 miliardy. Czyli no wtedy tam było mniej ludzi na Ziemi, więc jakaś 1/3 całej kuli ziemskiej żyła po prostu poniżej tam jakiegoś pewnego poziomu biedy. W 2020 roku to już jest około tam 120 milionów. Czyli zredukowano to kilkunastokrotnie ilość ludzi, którzy żyją poniżej poziomu ubóstwa. Tak naprawdę nie zlikwidowano tylko w Afryce. Afryka to jest jedyny kontynent, jedyne miejsce na Ziemi, gdzie faktycznie ten poziom wzrósł, ale wszędzie, czy to jest Azja, czy Pacyfik, czy różne inne miejsca na świecie, gdzie ludzie byli biedni po prostu, to ten poziom zmalał kilkunastokrotnie. Czyli na świecie jest tak, że bogaci się bogacą i biedni też się bogacą. Ludzie na całej Ziemi, wszędzie żyją po prostu żyją coraz lepiej. Wszędzie. I teraz, prawie wszędzie, no tak jak mówię, Afrykę można wyłączyć, jakieś kraje tam Bliskiego Wschodu, które się tłuką między sobą, to też można wyłączyć z tej analizy. Natomiast generalnie na całej Ziemi po prostu jest ludziom coraz lepiej. Ale nawet porównując to z jakimkolwiek okresem w historii ludzkości, przez ostatnich parę tysięcy lat, to każdy człowiek, nawet ten, co ma dzisiaj pensję 3000 zł miesięcznie, i tak żyje na wyższym poziomie, niż żył król państwa jeszcze 400 czy 500 lat temu. Masz ogrzewanie, masz internet, dostęp do wiedzy z całego świata. Możesz być kim zechcesz, nauczyć się, zrobić studia przez internet w innym kraju, wyjechać, przelecieć samolotem, gdzie chcesz, na wakacje do Tajlandii za 2,5 tysiąca kupujesz bilet i jesteś w Tajlandii. Król Polski, jakby chciał się wybrać do Tajlandii, na przykład w średniowieczu, to zajęłaby mu podróż parę miesięcy. Jeszcze jakby go gdzieś tam nie dziabnęli po drodze w różnych tam dzikich miejscach świata. Więc mamy ogromne możliwości, ogromny komfort życia. Jedzenie to, jakie tylko zapragniesz na wyciągnięcie ręki. Technologia dostępna dla wszystkich. Więc nie patrz na świat i nie narzekaj nigdy naprawdę, że żyjesz w tych czasach, bo miałeś ogromne szczęście, że urodziłeś się w tym czasie, w którym się urodziłeś, czyli teraz. Kiedy świat jest najlepszy, najbardziej korzystny i najbardziej przyjazny dla ludzi, jaki kiedykolwiek był. Więc wykorzystaj to, wykorzystaj swoje szanse, przestań czekać, przestań pozwalać, żeby twój umysł własny cię trollował. Weź na nim kontrolę, dajemy ci do tego narzędzia, masz wyzwanie 90 dni, szkolenie będzie w niedzielę o nawykach, weź w nim udział koniecznie, zacznij działać, zrób po obejrzeniu tego filmu chociaż jedną małą rzecz, żeby za twoimi myślami i inspiracją, którą ci tutaj dałem, poszło od razu działanie. I zapisz w komentarzu pod filmem, co zrobiłeś. Zapisz, co zrobiłeś. Tą jedną małą rzecz, ok? Jeśli spodobał ci się ten film, udostępnij go komuś znajomemu. Zainspiruj kogoś innego tym filmem. Będę ci za to bardzo wdzięczny, więc do zobaczenia w niedzielę. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!